Przedstawiamy Państwu autoka w VacuClav 24BL Plus niemieckiej firmy Melag. Jest to sterylizator parowy klasy B, zgodny z normą europejską EN13060, charakteryzujący się wyjątkowo długą komorą sterylizacyjną. Cecha ta powoduje, że jest on znakomitym urządzeniem do sterylizacji wszelkiego typu endoskopów. Producent szereguje ten autoklaw w klasie Pro, czyli w grupie urządzeń do profesjonalnych zastosowań w dziedzinie sterylizacji parowej. VacuClav 24BL Plus jest wykonany z wyjątkową dbałością o szczegóły zarówno wizualne, jak i funkcjonalne. Użytkownik w każdym momencie ma poczucie obcowania z wyjątkowym narzędziem, stworzonym wyłącznie z myślą o profesjonalistach. Autoklawy firmy Melag z grupy Pro nie dorównują szybkością autoklawom klasy Premium, czyli VacuClavom serii 40. Jednak mimo to w większości wypadków są znacznie szybsze od urządzeń konkurencyjnych firm. Zaawansowany system frakcyjnej próżni wstępnej oraz mikroprocesorowy nadzór nad poprawnym przebiegiem cyklu powoduje, że nieopakowane wsady typu A mogą zostać wysterylizowane w programie szybkim w przeciągu zaledwie 20 minut. Jednocześnie specjalny program ochronny zapewnia optymalne warunki dla sterylizacji delikatnej optyki użytkowej. Autoklaw VacuClav 24BL Plus wymaga podłączenia do pływu wody chłodzącej oraz jej odpływu do sieci kanalizacyjnej. Zastosowane chłodzenie wodne zapewnia większą trwałość oraz wydajność pompy próżniowej. Komora autoklawu VacuClav 24BL Plus wykonana jest z jednego arkusza wysokogatunkowej stali nierdzewnej, gwarantującej wieloletnie, bezproblemowe funkcjonowanie autoklawu. Jej wyjątkowa długość, jak na tę grupę autoklawów, daje użytkownikowi możliwość sterylizacji specjalistycznych narzędzi medycznych. Podstawowe wymiary komory to: całkowita pojemność komory 29 litrów, średnica 25 cm, długość 60 cm. Pojemność użyteczna to około 24 litrów. Para wodna wytwarzana jest w generatorze znajdującym się poza komorą autoklawu. Ma to bezpośredni wpływ na szybkość procesu sterylizacji oraz bezproblemową pracę urządzenia nawet przy minimalnym załadunku. W komorze znajduje się druciany stelaż na standardowe tace perforowane lub kontenery na narzędzia. Stelaż można swobodnie obracać lub nawet bezproblemowo usunąć z komory, tak aby najlepiej dostosować autoklaw do aktualnych potrzeb załadunku. W wyposażeniu standardowym znajdują się trzy aluminiowe tace perforowane o wymiarach 19x55 cm. Zabezpieczają one potrzeby nawet bardzo wymagającego użytkownika. Stelaż może pomieścić do 5 standardowych tac lub kilka kontenerów. Drzwi komory otwierane i zamykane są za pomocą poręcznego uchwytu. Mechanizm pracuje bardzo płynnie i lekko, dzięki czemu jego obsługa nie sprawia najmniejszego kłopotu. Przed uruchomieniem cyklu sterylizacji autoklaw automatycznie reguluje drzwi, zabezpieczając komorę przed niepowołaną dehermetyzacją. Aby otworzyć drzwi komory, należy je wcześniej odblokować, naciskając przycisk plus na panelu sterowania. VacuClav 24BL Plus wyposażony jest w dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny, umożliwiający wygodne zarządzanie ustawieniami autoklawu oraz informujący o aktualnym stanie jego pracy. Dostęp do wszystkich funkcji uzyskujemy za pomocą czterech przycisków znajdujących się po obu stronach wyświetlacza. Naciskając jednocześnie przycisk plus i minus uzyskujemy dostęp do menu, które zawiera następujące funkcje. Ostatni cykl, całkowita liczba cykli, data i czas, zapis protokołu, automatyczne podgrzewanie oraz dopływ wody. Program sterylizacyjny wybieramy naciskając sekwencyjnie przycisk P znajdujący się po prawej stronie wyświetlacza. Dostępne są następujące programy. Program uniwersalny 134 stopnie dla materiałów opakowanych. Program szybki S 134 stopnie dla materiałów nieopakowanych. Program szybki B 134 stopnie dla materiałów opakowanych. Program ochronny 121 stopni dla materiałów opakowanych. Program prion 134 stopnie dla materiałów opakowanych oraz cykle testowe Bowie & Dick, test skuteczności penetracji pary wodnej, test próżni. Aby uruchomić wybrany program, wystarczy nacisnąć przycisk Start. Łatwo można też sprawdzić jakość wody destylowanej znajdującej się w zbiorniku. W tym celu należy nacisnąć przycisk Minus.
WAKUKA 24BL Plus zapisuje przebiegi poszczególnych cykli sterylizacyjnych pamięci wewnętrznej mieszczącej do 40 rejestracji. Po zapełnieniu pamięci nowy rejestr zastępuje najstarszy wpis. Dodatkowo istnieje możliwość archiwizacji przebiegów procesów sterylizacji na podłączonej zewnętrznej drukarce igłowej MelaPrint lub karcie pamięci CF za pośrednictwem rejestratora MelaFlash. Oba urządzenia podłączane są do złącza szeregowego autoklawu. W przypadku wykorzystania karty pamięci zarejestrowane cykle można dodatkowo zarchiwizować na dysku komputera, co znacznie ułatwia ich zarządzaniem oraz drukowaniem. WAKUKA 24BL Plus pracuje w systemie obiegu jednokrotnego. Oznacza to, że do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża woda destylowana. Zaopatrzenie wodę destylowaną niezbędną do sterylizacji odbywa się z zewnętrznego zbiornika napełnionego ręcznie lub bezpośrednio poprzez automatyczne dozowanie wody z demineralizatora Meladem 40. Autoklaw WAKUKA 24BL Plus wymaga podłączenia do pływu wody chłodzącej oraz jej odpływu do sieci kanalizacyjnej. Zastosowane chłodzenie wodne zapewnia większą trwałość oraz wydajność pompy próżniowej. Autoklaw kontroluje samoczynnie obecność zimnej wody do chłodzenia, wody destylowanej lub demineralizowanej, jak również ich jakość. Pozytywne zakończenie wszystkich testów jest warunkiem rozpoczęcia cyklu sterylizacyjnego. Autoklaw WAKUKLAW 24BL Plus to bardzo wszechstronne urządzenie do sterylizacji parowej. Komora, której długość wynosi 60 cm, pozwala mu konkurować w tym zakresie z autoklawami klinicznymi. Sterylizacja długich narzędzi, takich jak np. endoskopy, nie stanowi problemu. Długa komora oraz specjalny program ochronny dbający o bezpieczeństwo delikatnej optyki stają się niezastąpionym sojusznikiem każdego wymagającego użytkownika. Podobnie jak w przypadku innych wyrobów niemieckiej firmy Melag, WAKUKLAW 24BL Plus jest wykonany niezwykle starannie, a jego codzienna obsługa nie sprawia najmniejszych problemów. Z oczywistych względów polecamy ten autoklaw w przypadku konieczności sterylizacji długich, specjalistycznych narzędzi medycznych. Świetnie sprawdzi się on również w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba jednorazowego sterylizowania dużej ilości pakietów. Długa komora o pojemności 29 litrów, wyposażona w 5 tac, może pomieścić ich nawet 80. Reasumując, jest to mały autoklaw o cechach dużych, stacjonarnych i bardzo drogich autoklawów klinicznych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Gwarantujemy darmową dostawę, instalację i szkolenie z obsługi autoklawu na terenie całej Polski. Wszystkim naszym klientom zapewniamy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.